dzień dobry moi drodzy. Można by powiedzieć, że przyszła kryska na matyska i zabieram się w końcu za ogród. I niebywałe jest to, że już naprawdę byłam tak zmotywowana i zdeterminowana, ale stwierdziłam, że zacznę czytać w internecie poradniki, jak obchodzić się z danymi roślinami. Mam na myśli jeżówkę, rudbeckie, mikołajek, hortensję i większość roślin, które po prostu są u mnie w ogrodzie. I co się dowiedziałam? Czego się dowiedziałam? Że teraz jeszcze nie należy ich ciąć. Należy to zrobić późną jesienią, a jak dobrze wiemy, teraz jest dopiero początek. A najlepiej jest to robić, słuchajcie, wiosną, przed wiosną, kiedy te pierwsze pędy już zaczynają się delikatnie pojawiać. I teraz jestem w kropce, bo ogród chwilami wygląda trochę jakby bardzo nie domagał. Jest owszem bardzo sielsko i rustykalnie, więc tym się pocieszam, ale stwierdziłam, że usunę te najbardziej rażące w oczy części kwiatów, na przykład w jeżówkach skrócę te takie łebki, że tak powiem. Mikołajek pewnie cały pójdzie do odcięcia, bo w ogóle mi na nim nie zależy. Jak wiecie, to jest moja trochę taka porażka, powiedziałabym, jeśli chodzi o ogród. No ale zmierzam do tego, że zabieram Was dzisiaj na samym początku tego vloga na takie prace ogrodowe. Zobaczymy, jak mi to pójdzie i wyjdzie. Najważniejsze jest to, żeby trochę usunąć chwasty, ale też zbytnio nie mogę tego zrobić, bo to wszystko jest już tak rozłożyste i tak jedno zachodzi na drugie, że trudno jest po prostu to wszystko tam wygrzebać z tej ziemi. I niestety muszę się do tego oficjalnie przyznać, ale planuję założyć jakieś kartony albo agrowuklinę właśnie na wiosnę, kiedy już wszystko będę ścinać do zera. Z tego względu, że z chwastami jest bardzo, bardzo źle, nie jestem w stanie nad tym zapanować. Gruba warstwa kory i tak się tutaj nie sprawdzi, bo jest bardzo wietrznie, tu nie ma nigdzie za bardzo drzew, są dookoła pola, więc naprawdę jak zbierze się wiatr, to tak kora po prostu się unosi, więc musi być coś jeszcze na podłożu, coś, jakieś zabezpieczenie. Podejrzewam, że stanie na kartonach, ale nie wykluczam też agrowukliny. Mam akurat porównanie, bo w innej części ogrodu ta agrowuklina została założona tylko gdzieś na przodzie, w małym kawałku, no i sprawdza się rewelacyjnie. Wcale nie widzę żadnej szkody na roślinach, a tam, gdzie jej nie ma, to jest jeden wielki dramat. Więc już bez takiego marudzenia zabieram Was do pracy. Raczej ja pójdę do pracy, Wy będziecie obserwować, a co dalej w tym vlogu, to zobaczycie. Życzcie mi powodzenia. Słuchajcie, mam taki zestawik z czerwonymi dodatkami, nawet no, chciałam powiedzieć, że tu jest coś czerwonego, jednak jest pomarańczowe, ale mam też taki sekator czerwony, także dzisiaj powinnam wziąć czerwony, żeby było do stylizacji. To, co w sumie jest jasne i oczywiste, to to, że te jeżówki należy usunąć. Ja je utnę tam, gdzie będę widziała, że jest dosłownie brunatne i uschnięte. Czytałam w internecie, że te właśnie główki, one świetnie pozwalają roślinie przezimować i one są wtedy bardziej odporne na mrozy, gdy te kulki zostają. Ale chyba pójdę na kompromis i zostawię tą dolną część roślin, która jeszcze jest zielona, ale to naprawdę już powiem temu papa, bo gdy się tak patrzy na ogród z bliska, to wygląda naprawdę nieestetycznie. I owszem, ja mogę też tłumaczyć komuś i sama sobie, że to jest po prostu taki, wiecie, sierski trochę klimat, ale to naprawdę bardzo nieestetycznie po prostu wygląda. Więc zrobię przynajmniej jeden krzew, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy będę zadowolona z efektu. No i tak będę analogicznie postępować z dalszą częścią ogrodu. Powiem Wam, że jestem pełna wątpliwości, bo obcinam te gałązki, znaczy te kwiatostany, nie, łodyżki, gałązki. I tu jest naprawdę jeszcze wszystko silne, takie soki tu są.
Boję się, że przesadzę. Boję się, że ja krzywdę zrobię tym roślinom. I dzisiaj był, słuchajcie, pierwszy przymrozek. Tak będzie widać. Dzisiaj, słuchajcie, był pierwszy przymrozek. Kurde, jestem między młotem a kowadłem. Nie wiem, jak mam się zachować. Czy ja mam ścinać już wszystko, czy nie. Jedno wiem na pewno. Mogę przyciąć różę, która przekwitła. Zaraz wam pokażę. Tu jak na dłoni będzie widać... O, nie wiem, czy słyszycie, ale kaczki. Słyszycie? To chyba kaczki. Chyba odlatują, nie wiem, albo przylatują. Słuchajcie, to na pewno można bez żadnych skrupułów przyciąć, tego jestem pewna. Postępuję tak już z tymi różami bardzo długo i zawsze jest ok. One pięknie się rozrastają. Nie zauważyłam jakiegoś pogorszenia. No i jak ja to robię? Patrzę, gdzie jest najbardziej uschnięte i jest chyba taka, jak to się mówi, reguła, że tnie się pierwszy listek czy pierwszą gałązkę nad kwiatostanem czy coś takiego. Ja to robię intuicyjnie. Do tej pory jakoś radzę sobie z tą różą i to nie jedną, bo jest ich kilka. Po prostu jak widzę, że to gdzie jest przekwitnięte, to tam po prostu obcinam i się nie zastanawiam. Okej, może jeszcze tutaj poprawię. Jednego jestem pewna, przeszkadzają mi rozpuszczone włosy, ale gdzieś, słuchajcie, zapodziałam gumkę do włosów. No i teraz, jak to mówią, szukaj wiatru w polu. Bo przeszłam przez cały ogród, byłam dosłownie wszędzie. Dobrze, że okularów nie zgubiłam, to jest najważniejsze. No nic, muszę iść do domu, bo nie dam rady. Słuchajcie, nie dam rady nic zrobić z tymi włosami. Warkocz zrobiony, moja ukochana i ulubiona fryzura. Jest w ogóle ciepło i jestem na pograniczu między zdjęciem tej opaski a zostawieniem i ciągle walczę ze sobą. I nie wiem, co mam zrobić, ale jednak przezorny, zawsze ubezpieczony czy tam zabezpieczony. I opaska zostaje. Jeszcze pokazać, jak owady pięknie pracują. I to jest jeszcze znak, że jest to zdecydowanie za wcześnie, żeby tutaj robić jakieś takie ogrodowe rewolucje. Choć bardzo bym chciała. Ale wiecie, jak to jest. Ja po prostu muszę się wziąć za wyrywanie chwastów, a nie szukać sobie zajęcia w kontekście usuwania jakichś roślin. No, jak to się mówi, zawsze jest nie tak, jakby się chciało. Ale myślę, że to też kwestia interpretacji. Jedno, co na pewno pięknie wyszło i co się udało, to jest ta kocimiętka tutaj. Wszystko już przekwita, wszystko już jest szaro-bure i ponure, a kocimiętka wciąż jest fioletowa, ale to dlatego, że konsekwentnie właśnie ją ucięłam po przekwitnieniu. A tu może was zainteresować hortensja. Już taka różowiutka. No i co? Ona jeszcze może zdecydowanie tutaj być. Jeszcze cieszyć oko. Choć kusi mnie, żeby ją usunąć. Niepotrzebnie zdecydowanie. Chcę wam, słuchajcie, jeszcze polecić taką lampkę solarną. Bodajże to jest taka prawidłowa i profesjonalna nazwa. Którą zakupiliśmy w Action za 4 czy 5 zł. Ona, wiadomo, ładuje się w dzień, świeci w nocy. Jest fenomenalna i powiem wam szczerze, że planuję kupić no takich samych, nie wiem, z 10-15, poustawiać w ogrodzie, żeby właśnie tak zimą było, no też tak przytulnie, trochę nawet i świątecznie. Bo jest to super produkt i jest od, no nie wiem, 4-5 miesięcy, a nie ma żadnej awarii, naprawdę wszystko jest super. No i cena 4-5 zł, naprawdę ok.
Chcę Wam na szybko pokazać, jaka jest super różnica pomiędzy tym, co obcięłam, a tym, co zostawiłam. Zobaczcie, tam wszystko z tej rudbeki jest już ususzone, w sensie te kwiatostany. Za to tu zostawiłam po prostu te zielone liście, pozbyłam się tego, co jest ususzone. I to jest chyba, słuchajcie, najlepsze rozwiązanie, jakie mogę zrobić. Wygląda to o niebo lepiej. No i też myślę, że nie szkodzę roślinie, bo to, co ucinam, jest już naprawdę strasznie suche, łamie mi się wręcz w rękach. A co będzie dalej, to jeszcze zobaczymy. Bo słuchajcie, no na przykład tutaj jeszcze są piękne liliowce do jedzenia. O, możemy jeść. Cius, zdrówko. Jakbym, słuchajcie, zgłodniała, to jest jedzonko w ogrodzie. Więc jest liliowiec. A oprócz tego jeszcze rozkwitają niektóre jeżówki. Także no, powiem Wam, jeszcze zostawię. Przerwa w pracy w ogrodzie, co pewnie po mnie widać. I oczywiście wjeżdża kawka. Tym razem nie na wynos, ale w takim pięknym kubku, który dostałam w prezencie od Kasi Nowosielskiej, autorki naprawdę wielu, ale to wielu ciekawych książek. Ja jestem dopiero na pierwszej z nich, ale bardzo mi się podoba. Zupełnie to jest coś innego niż dotychczas czytałam. Może Wam pokażę. Hiszpański brat. To jest taka powieść. Zawsze wybieram takie poradniki bardziej w klimacie lifestyle, co zapewne już wiecie. Sorry, poprawiam sobie stanik. Co zapewne już wiecie, bo popełniłam taki filmik na temat literatury, którą polecam. Ale cieszę się, że będę mogła teraz troszeczkę doznać czegoś innego. No i to otrzymam od Kasi. No i w zestawie był taki piękny kubeczek, za który serdecznie dziękuję. On jest trochę w takim klimacie Bolesławca. No i nie muszę Wam mówić, że kolorystycznie jest całkowicie mój. Kawa pyszna i teraz słuchajcie, może trochę się jednak ogarnę, trochę, podkreślam słowo trochę, o powiedzmy, słuchajcie, właśnie dostałam paczkę od mojej widzki Asi, nie wiem co jest w środku, wiem tylko, że będzie jedna rzecz i próbki zapachów. Jedna rzecz, w sensie jeden zapach. Będzie to My Way Giorgio Armani, a reszta to totalnie nie wiem. I teraz zabieram się za odpakowywanie. Przeczytam liścik, bo jest, a w środku już widzę, że jest tego OMG masa. Dobra, zacznę od liściku. Najpierw przeczytam sama. Wow, nie będę Wam czytać, ale powiem tylko jedno. Asia, musisz, wręcz musisz założyć swój kanał o zapachach, bo to, jak Ty opisujesz rzeczy, które tutaj wiem, że zaraz znajdę, to jest w ogóle jakiś obłęd. Masz ogromny talent, wręcz wyobraziłam sobie już te zapachy. Dziękuję, z całego serca dziękuję naprawdę, tym bardziej, że Asia ma dzidziusia, już trochę dużego dzidziusia nawet, ale jest to małe dziecko wciąż i doskonale wiem, że znaleźć czas na to wszystko to jest po prostu obłęd. Dziewczyno, co ty tu dałaś? Patrzcie, ile próbek. OMG Apple. Wow, wow, oh. Sorella i tu jest Avon Maxima, Boże, chciałam je kupić, bo to jest w klimatach właśnie Good Girl, mówią, że to zamiennik, no, no i to nie koniec, bo na dole są takie wielkie tuby. Wow.
ciekawe, czy dam radę odpakować bez nożyka. A, dobrze trafiłam. Już widzę, że jest Giorgio Armani. Dobra, dostałam się. Numer jeden. My Way. Giorgio Armani i to jest wersja Intense on Tones. Miałam, testowałam, bardzo mi się podobała. Wibrujący szampański, dużo pomarańczy. Jest to coś cierpkiego. On nie jest nudny, on jest wyraźny, on jest głośny. Bardzo powiedziałabym, że w klimacie nawet takich zapachów arabskich, projektujący. Pamiętam, że miałam go, słuchajcie, Wielki Czwartek na sobie, jak poszłam do kościoła i miałam takie... Pachnę wspaniale. No ale nigdy nie spodziewałam się, że będzie mi dane mieć zapach Montal i to jest Daydreams Eau de Parfum. No, powiem Wam, że nigdy się nie spodziewałam, że będę mieć w swojej kolekcji ten zapach. Jestem bardzo ciekawa. Pachnie wręcz, no jak jesień. Trochę właśnie klimaty, słuchajcie, Kirkę. Tiziana Terenzi, taki latawy właśnie Confidential Private Gold, ale z dozą takiego zapachu kamrach, wiecie, na pewno tego z latawy takiego, który wygląda jak filiżanka. Te właśnie nutki. I kolejny pełnowymiarowy to jest serii Elixir Sun Blist Eau de Parfum. I ten zapach przypomina mi coś, co miałam lub mam w swojej kolekcji cały czas. A to nie jest w ogóle, słuchajcie, klimat trochę Tom Ford Soleil Blanc. Coś mi tak właśnie zajeżdża. No dobra, ale co jest w tych próbeczkach? Maison Alhambra, słuchajcie. Delina. Delina, tak. I jest on niby podobny do Deliny. I już mi się podoba. To takie klimaty właśnie róży takiej gryzącej. Następnie Angel EDT. W ogóle bardzo fajne są te próbki szklane, więc w ogóle props. Yacht Fancy Good Life Sexy. Kolejne. Pure XS Paco Rabanne. Cores Morning Mimosa miałam i bardzo lubię. Elisabeth Le Parfum Royal. Tego jestem ciekawa. Kenzo Jungle, czyli typowo na jesień. Yacht Fancy Lily Affection chyba. Paris Karl Lagerfeld. Ja dziękuję, ile tego. Jean Paul Gaultier, La Belle, Le Parfum, bardzo lubiłam. Zara Red Temptation i tu coś jest dalej. Jest. Red Temptation de Schulwood. Schulwood, coś takiego, przepraszam. Sandalwood, chyba tak. Lalique, Le Parfum. Też jestem ciekawa, żeby sobie przypomnieć, bo wiem, że dużo osób lubi. I Calvin Klein Summer There Days, chyba tak. Powiem Wam tak, testów będę miała co niemiara, jest tego mnóstwo. Rano używałam zapachu, a teraz nie, więc coś sobie zapodam. Poczekajcie, muszę się zastanowić, co to będzie. Ale zanim się wypachnie, to Asiu, z całego serca Ci dziękuję. Nie tylko za przesyłkę, ale za to, że wspierasz, komentujesz. Wszędzie tak naprawdę jesteś, gdzie tylko można. Bardzo to doceniam, że mam tak wspaniałych odbiorców, że jesteście dla mnie po prostu jak rodzina. I nie waham się tego słowa użyć, bo powiem Wam, że nawet od rodziny nie otrzymuje się tyle miłości i dobrych słów jak od Was. Więc z całego serca dziękuję. Jeśli mogę jakoś Wam umilić czas swoją twórczością, to ja jestem gotowa. Asiu, spełnienia perfumowego, macierzyńskiego, życiowego, wszelakiego. No, naprawdę jestem zachwycona. No i dobra, myślę, że
mam ochotę na to, na sorwelle. Dlaczego? Dlatego, że to jest Tom Ford Lost Cherry i to mi trochę pachnie jak... też była taka marka Cherry Last. Tak, Cherry Last, coś takiego było. Nie Lost Cherry, tylko Cherry Last, już nie wiem jakiej marki. I mam dzisiaj ochotę na coś takiego właśnie radosnego, bo pogoda jest przepiękna, świeci słoneczko. I myślę, że też w pracy podczas... I też myślę, że w pracy w ogrodzie będzie mi po prostu ok. Więc lecimy z kopcem. Wow! Jaki aplikator! Ho! Panie! Nie spodziewałam się, powiem Wam szczerze. No daję radę. No, aż sobie w nos psiknęłam. Ale czy Wy też tak macie? Że pierwszy Wasz raz z zapachem to jest zawsze jakaś porażka. Albo psikniecie sobie w oko, albo w policzek, albo w ogóle w nos, albo nie traficie, albo za dużo, albo po prostu za mało i dopsikujecie. Pierwsze razy są zawsze do bani. Takie mam przemyślenia. Ale już teraz Cię uspokaja. I jest właśnie taki jak Tom Ford, Lost Cherry i to te Cherry Last. Tak naprawdę myślę, że różnią się designem, w sensie opakowaniem. I ewentualnie trwałością, a przede wszystkim ceną. Więc taka jest już moja pierwsza opinia. Sorwella Parfum to jest praktycznie identyko jak Tom Ford. A co będzie z następnymi zapachami, to na pewno będę Was w odpowiednim czasie, słuchajcie, informować. Zobaczcie, dla testów, ile wyszło tych naprawdę już przesuszonych gałązek, a na razie zrobiłam tylko tyle. Tu jeszcze przede mną praca, ale faktycznie wygląda to o niebo lepiej. Zielone liście zostają, a to, co już wygląda źle, idzie na wieczny odpoczynek. Chcę Wam jeszcze pokazać zbiory z ogródka, jak to mówią, albo grubo, albo wcale. No ta dynia, czy tam bania, dynia jest przeogromna. Nie wiem, ile ona może mieć kilo, naprawdę. Na pewno będzie trudno ją podnieść. Te są również ogromne, na wideo wyglądają tak, wiecie, przyjaźnie, ale one są po prostu przeogromne. Przeogromne, nie wiem, może pokażę Wam moją dłoń przy tej jednej dyni. No. Także naprawdę poszło ok. Gdyby się ktoś zastanawiał, gdzie moja zaginiona gumka, to jest otóż tutaj. Cieszę się, że ją znalazłam, ale myślałam ostatnio, żeby wyprać sobie gumki, bo już na to zasługiwały. A tym bardziej po dzisiejszej takiej akcji z gubą, no to pralka czeka już na te moje gumki jedwabne, które no zasługują na świeżość i czystość.